To jest autonomiczna decyzja rady i radnych i zawsze mają prawo taką podjąć. Motywacje były różne, w pełni je rozumiem. Pierwsza to taka, że radni chcieliby, aby nowe taryfy weszły w życie 1 czerwca i nie były wyższe niż poprzednie dla mieszkańców. Bardzo to szanuję, bo taką obietnicę i taką deklarację kiedyś złożyłem. Druga to taka, że część z radnych oczekiwała dalszego obniżenia cen za ścieki. Myślę, że to w najbliższej perspektywie uda się spełnić. W tym roku jeszcze nie, ale także z tego powodu część radnych zagłosowała przeciw. Na szczęście to głosowanie spowoduje, że Miliczanie nie zapłacą drożej za ścieki, a nowa taryfa wejdzie w życie 1 czerwca tego roku, czyli za pół miesiąca. Szanowni Państwo, dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Miliczu, na której procedowane były dwie uchwały dotyczące wniosków taryfowych. Pierwszy – wód opadowych i roztopowych, drugi – odprowadzania ścieków komunalnych i bytowych do sieci kanalizacyjnej. Pragnę Państwa uspokoić i przekazać informację, że dzisiejsze głosowanie doprowadziło do stanu faktycznego i prawnego w postaci, gdyż od 1 czerwca 2017 roku wniosek taryfowy będzie obowiązywał zgodnie z złożonym wnioskiem, a więc 9,32 zł za metr sześcienny ścieków dla gospodarstw domowych i 12,10 netto dla pozostałych odbiorców. Bardzo proszę o niepoddawanie się presji i niewysłuchiwanie komunikatów sprzecznych z obecnym stanem prawnym. Informuję uprzejmie, że ceny utrzymane zostaną na tym samym poziomie. Bardzo proszę o weryfikację faktur, które do Państwa spłyną. Zmianie ulega natomiast opłata za wody opadowe i roztopowe z opłaty za metr kwadratowy na metr sześcienny ścieku, gdyż spółka doprowadziła wniosek taryfowy do zgodności z prawem w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, gdzie mówi się o oczyszczeniu metra sześciennego ścieku. Pragnę Państwa poinformować, że spółka dołoży wszelkich starań, aby w przyszłym roku stawka taryfowa również nie uległa podwyższeniu. Dziękuję.